Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czytanie z Księgi Psalmów. Psalm pierwszy. Szczęśliwy, kto nie idzie za wolą bezbożnych, nie wchodzi na drogę błądzących, nie siada na stołku występnych. To jest logiczne. Po co mam chodzić za kimś, kto jest człowiekiem błądzącym? Jeśli będę szedł za kimś, kto błądzi, to sam zbłądzę. Ślepy ślepego prowadzi i obaj w dół wpadną. Kto zatem jest bezbożny, błądzący, występny? Żeby unikać takich ludzi, powinniśmy wiedzieć, jak ich rozpoznać. Może my jesteśmy takimi ludźmi. Warto jest wiedzieć, jak rozpoznać właśnie takiego człowieka, który nie da ci szczęścia, a tylko kłopoty. Święty Paweł mówi w liście do Galatów, w dzisiejszym pierwszym czytaniu: Nierząd, nieczystość to są owoce właśnie takich ludzi. Wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary. Po co masz słuchać kogoś, kto uprawia czary, kto jest bałwochwalcą? Taki człowiek nie da ci szczęścia. Nie da ci szczęścia człowiek, który ma w sobie nienawiść. Spory prowadzi, jest zawistny, ma w sobie dużo gniewu. Nie da ci szczęścia człowiek, który goni za zaszczytami. Będzie gonił za zaszczytami, nie za tobą, zostawi cię. Nie da ci szczęścia człowiek, który żyje w ciągłej niezgodzie, który powoduje rozłamy, który zazdrości, ma w sobie zazdrość. Wiemy, jak zazdrość jest destrukcyjna. Wiemy, co robi pijaństwo. Pijaństwo niszczy rodziny. Nie rozwiązuje problemów alkohol, tylko alkohol często rozwiązuje, niszczy rodziny. Hulanki i tym podobne to są owoce ludzi, którzy są grzesznikami, są bezbożni, są błądzący, są występni. Tacy ludzie nie dadzą nam szczęścia i my nie damy szczęścia innym, jeśli takimi ludźmi będziemy. Więc co? Co da mi szczęście? Kto da mi szczęście? Psalmista mówi dalej: Szczęśliwy ten, kto w prawie Pana upodobał sobie. O jego prawie rozmyśla w dzień i w nocy. W nocy to się śpi albo bawi. Chcesz być nieszczęśliwy, to się baw w nocy lub śpi. A jeśli chcesz być szczęśliwy, to rozmyślaj nad Pismem Świętym, nad Słowem Bożym. Wolę sobie kupić nowe Pismo Święte i wydać na nie duże pieniądze, 150, 180, nawet 200 zł, tą najnowszą wersję, to najnowsze wydanie, żeby bardziej rozumieć Boga, niż na przykład kupić sobie jakiś sprzęt, który jest potrzebny do domu, ale nie najważniejszy. Biblia jest najważniejsza, bo Biblia da mi szczęście. Wolę sobie pojechać na jakieś rekolekcje, chociaż teraz będzie trudniej, ale można jeszcze, być może w jakichś małych ilościach osób, w jakichś małych gronach, w jakichś zamkniętych miejscach, przeżyć jakieś rekolekcje życia. Wolę na te rekolekcje wydać jakieś tam pieniądze, niż pojechać na wycieczkę do ciepłych krajów na przykład, żeby zobaczyć jakieś piękne miejsca, które są piękne, które są Boże, ale które nie dadzą mi takiego szczęścia, jak zrozumienie Pisma Świętego, jak zrozumienie woli Boga. Wolę pojechać na rekolekcję, żeby ktoś nauczył mnie, jak rozmawiać z Bogiem, jak słuchać Boga, żeby Go usłyszeć, niż pojechać właśnie w jakieś piękne miejsce i spędzić go z jakimiś naprawdę fajnymi ludźmi. Wolę samotność, ale z Pismem Świętym, niż z ludźmi, którzy nie dadzą mi szczęścia. O tym powinniśmy pamiętać. Co jest dla nas priorytetem? Chcemy być szczęśliwi? To słuchajmy tego, co mówi Słowo Boże.
to słuchajmy tego człowieka, który napisał ten psalm pod natchnieniem Ducha Świętego. Bo jeśli nie posłuchamy tego człowieka, który tak napisał, to naprawdę będziemy nieszczęśliwi. I później ciężko nam będzie uwierzyć jeszcze w szczęście. Ciężko nam będzie uwierzyć w istnienie Pana Boga, że On w ogóle istnieje i że jest po naszej stronie, że nas kocha. Ciężko nam będzie wyrwać się z mocy diabła, z mocy tego wszystkiego, o czym przed chwilą usłyszeliśmy, o tym nierządzie nieczystości. Ciężko nam będzie wyjść z nieczystości, jeśli nie będziemy mieli w sobie tego pragnienia upodobania w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, nawet w nocy, nawet w dzień, nie tylko w czasie wolnym od zajęć. Co dalej? Dalej. Owocem zaś Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To wszystko będzie naszym udziałem w swoim czasie. Pismo Święte, Słowo Boże musi w nas dojrzeć do takich owoców. My musimy też dojrzeć do zmiany naszych zachowań, do podjęcia decyzji. Jak już podejmiemy decyzję, żeby pójść za tym, co daje nam dzisiaj ten psalmista, to on mówi tak. Taki człowiek, który ma upodobanie w prawie Pana, jest jak drzewo zasadzone przy płynącej wodzie. Wydaje ono owoc o właściwej porze, gdyż liście jego nie więdną. Wszystko, co czynić będzie, pójdzie dobrą drogą. Wszystko, co uczynisz, będzie dobre i ono, to, co będziesz czynił, będzie takie, jak ma być. Wszystko. Czyli pełnia szczęścia, nawet tu na ziemi. Możemy być naprawdę bardzo szczęśliwymi ludźmi, żyjąc tutaj. Tylko pójdźmy za tym słowem i weźmy to słowo do swojego serca tak na serio. Może jesteś właśnie teraz, dzisiaj taka bardzo nieszczęśliwa i nie wiesz, co masz zrobić. Zacznij czytać Słowo Boże i żyć nim. Żyj tym Słowem Bożym. Może od razu nie poczujesz się lepiej, a może się poczujesz lepiej. Ja nie wiem, co Bóg ci da, czego Bóg da ci doświadczyć. Ale wiedz, że w swoim czasie twoje życie naprawdę się przemieni i nieczystość, bałwochwalstwo, pijaństwo, zazdrość, rozłamy, niepokój, to wszystko od ciebie zacznie odchodzić. Te owoce zgniłe zaczną spadać z ciebie. Już nie będziesz miała z tym problemów. Zaczniesz być człowiekiem wiernym, uprzejmym, cierpliwym, pełnym pokoju, pełnym radości, pełnym miłości, opanowanym, łagodnym. Oczywiście zdarzy się jeszcze pewnie wiele upadków, wiele wpadek, ale Bóg nas będzie przemieniał, Bóg nas będzie doprowadzał do tej świętości. To jest nam gwarantowane, to jest obietnica. Ten psalm jest obietnicą. Pójdziesz za tym psalmem, będziesz szczęśliwy. A jeśli pójdziesz za ludźmi, którzy nie są Boży, jeśli zrezygnujesz z tego, co jest Boże, na rzecz tego świata, który nie jest Boży, to stracisz szczęście i nikt ci nie będzie mógł pomóc. Amen. Niech Bóg ma nas w opiece, niech nam błogosławi i niech nam pokazuje siebie i niech prowadzi nas dobrą drogą. Amen. Widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.